Witam serdecznie i zapraszam do omówienia kolejnego zagadnienia w programie GRETL w ramach ekonometrii, w ramach budowy modelu ekonometrycznego. Chciałam omówić tak zwane modele DL, czyli opóźnień odłożonych. To znaczy chodzi o to, że na dowolną zmienną Y, która w naszym przypadku akurat ma dane zapisane w formie kwartalnych danych, mogą wpływać zmienne objaśniające, czyli niezależne, ale wraz ze swoimi opóźnieniami. Czyli zakładam, że na daną zmienną wpływają nie tylko wartości tych zmiennych z okresów bieżących, ale z poprzednich kwartałów włącznie. I teraz najprostszym modelem, jeżeli ja chcę taki zbudować, albo wejdziemy tutaj okno specyfikacji modelu KMNK, albo model klasyczna metoda najmniejszych kwadratów, w tym momencie wybieramy sobie, że model będzie budowany dla zmiennej Y, a zmiennymi objaśniającymi będzie zmienna x1 aż do x5 wraz z opóźnieniami. Ale ile opóźnień my tutaj należy wprowadzić, jeszcze nie wiemy. Więc wstępnie zbudujemy sobie model, gdzie aż te 5 zmiennych będzie wpływało na Y. Jak widzimy, aż 4 spośród 5 zmiennych są istotne statystycznie. Dla nich wygenerowana wartość P jest niższa od 5%. Nawet widzę tutaj w każdym przypadku od 1%, dlatego się pojawiają aż 3 gwiazdki. Jedynie ta zmienna X3 bez opóźnienia czasowego jest nieistotna statystycznie. Nie oznacza to, że tą zmienną należy wyrzucić. Bo może być tak, że ona wpływa na bieżącą wartość Y, ale z opóźnieniem czasowym. To znaczy, że wartość X3 z poprzednich okresów może wpływać na bieżącą wartość Y. Aby się dowiedzieć, jak daleko trzeba iść w przeszłość, aby dodać te opóźnienia, o których ja mówię, najlepiej jest wykonać korelogram i na nim ewidentnie widać, że w modelu pojawiają się reszty, bo to jest autokorelacja dla reszt i tutaj widzimy, że istotne są opóźnienia rzędu drugiego, bo wartość PACF jest w tym momencie zaznaczona aż z 3 gwiazdkami i dla 6 opóźnienia też wartość PACF posiada 2 lub 3 gwiazdki. Co to nam daje? No właśnie to, że powiedzmy opóźnienia aż sprzed 6 okresów mogą wpływać na bieżące wartości Y. Jeżeli ja chcę Wam pokazać model DL, czyli tak zwanych odłożonych opóźnień, to w tym momencie wchodzę edycja, opóźnień, tutaj specyfikacja, modyfikacja specyfikacji i wszędzie, gdzie się da, próbuję przekręcić kółkiem, bo nie zawsze jest już możliwość, zobaczcie, w związku z tym, że nasza liczba obserwacji nie jest wielka, ja nie mogę tutaj do każdej ze zmiennych dołożyć opóźnień aż do rzędu 6. GRETL fizycznie na to nie pozwala. No nie jesteśmy już na to w żaden sposób mocni, bo przy około 40 obserwacjach, jak my mamy 44 obserwacje, jak mieliśmy 5 zmiennych, teraz będziemy mieć aż 30 i robi się duży problem przy estymacji. Także nie dokładam tutaj dla Y opóźnień, klikam OK, dopisuje się cała baza zmiennych, które mogą wejść do modelu i zwyczajnie klikam OK. To, co wychodzi, wydaje się masakrycznie długim modelem, ale zwróćmy uwagę na, jako porównanie na te dwa modele. Po pierwsze, po dodaniu opóźnień aż do rzędu 5, liczba tutaj obserwacji, która była wzięta do budowy modelu, skróciła się o te 5 opóźnień, czyli mam model z automatu budowany na 39 obserwacjach.
Co mi to daje? No to, że tutaj baza obserwacji jest krótsza, ale za to mam więcej zmiennych objaśniających w modelu. I co uległo na pewno zmianie? No właśnie, współczynnik determinacji R kwadrat. Jeżeli on wcześniej wynosi 77%, to przy obecnej postaci modelu przeze mnie zaproponowanej wynosi ten współczynnik determinacji około 99,3%. I jeżeli tutaj ten współczynnik determinacji mogą uznać za umiarkowanie wysoki, ale jednak jeszcze zbyt niski, to na tym poziomie współczynnik determinacji jest jednak do zaakceptowania. Dużym minusem modelu jest to, że nie każda ze zmiennych posiada wartość P do 5%, czyli mówiąc prościej, nie przy każdej ze zmiennych pojawiają się dwie lub trzy gwiazdki. A co w tym momencie robimy? Będziemy musieli zastosować metodę eliminacji a posteriori. Tu na końcu zawsze przy danym modelu Gretl informuje, która ze zmiennych ma największą wartość P, czyli taką, która jest zła, kiepska, taka, która powinna podlegać eliminacji. Żeby uprościć sobie mówiąc wprost pracę, możemy skorzystać przy takich prostych modelach, które nie zawierają ani trendu, ani sezonowości, z testu pominiętych zmiennych. Jeżeli ja mogę, że tak powiem, z modelu usunąć każdą dowolną zmienną, a nie jak przy trendzie czy sezonowości, tam są szczególne przypadki. Jeżeli kliknę sekwencyjna eliminacja i wybiorę, że maksymalnie wszystkie zmienne mają mieć istotność do 5%, klikam OK i na zasadzie stopniowego eliminowania, zobaczcie, po kolei Gretl usuwał po jednej ze zmiennych i za każdym razem budował nowy model, to on potrafił mi w tym momencie wygenerować model, który ma numer 7, akurat tutaj jako niby kolejny, ale gdzie każda ze zmiennych, która pozostała w tym modelu, posiada wartość P już do przyjęcia, czyli jest to 97,7%, bardzo satysfakcjonujący wynik, bo powyżej 90 czy nawet 95%, a każda ze zmiennych trwale wpływa na Y. I można w tym momencie przechodzić do analizy takiego modelu, sprawdzenia tutaj w zakładce, które z testów wychodzą zgodnie z naszymi założenia klasycznej metody najmniejszych kwadratów. Na tym kończę omawianie przykładowego zadania. Jeśli to omówienie jest dla Was niewystarczające lub macie własną listę swoich zadań do opanowania, to zapraszam do nadsyłania maili wraz z załącznikami na adres mailowy zadania-projekty@wp.pl. Gdy będę miała taką możliwość, to na pewno odpiszę. Nie zostawiam maili bez odpowiedzi. Cały zakres materiału, jak i zasady współpracy ze mną są na stronie internetowej zadania-projekty.pl. Kanał YouTube Plus Projekt jest tylko mojego autorstwa. Zapraszam do jego subskrybowania. Takie dodanie do listy subskrybowanych kanałów pozwoli innym studentom dowiedzieć się o jego istnieniu i możliwości korzystania z jego zasobów. Dla mnie osobiście będzie to dobra wiadomość, że filmy przeze mnie przygotowane uznajecie generalnie za przydatne i powinnam nagrywać kolejne. A pomysłów na kolejne filmy mam jeszcze wiele. Filmy możecie naturalnie oceniać. Oczywiście możecie również krytykować filmy, jeśli jest taka potrzeba. Możecie zadawać również konkretne pytania dotyczące odtworzonego materiału. Mile widziane są również krótkie komentarze, czy dany film się po prostu Wam podobał, czy też nie. Na pewno chętnie zapoznam się z Waszymi uwagami, gdy tylko będę miała możliwość, na nie odpowiem. Zapraszam do udostępniania konkretnych filmów znajomym, czy to na maila, czy to na forum studenckie. Tu jest możliwość czy kopiowania
adresu filmu czy bieżącego fragmentu czy kodu do umieszczania na stronie. Wówczas wasi znajomi będą mieli większe szanse na sprawne nadrobienie zaległości w danym zakresie po odsłuchaniu moich wskazówek co do sposobu rozwiązywania zadania. To nie musi być trudne. Ktoś po prostu to musi prościej omówić. Pamiętajcie, że moje filmy mają charakter poglądowy. Wyjaśniam na nich konkretne zagadnienia z przedmiotów ilościowych. Dla was najważniejsze pozostają notatki z ćwiczeń i z wykładów z waszej uczelni. To wiedza ćwiczeniowców i wykładowców pozwoli wam zdać najpierw kolokwium, a potem egzamin. Pamiętajcie, przeliczajcie zadania samodzielnie, ręcznie, te zadania z uczelni zgodnie z obowiązującymi na niej wzorami, bo tylko tym sposobem macie szansę na zaliczenie.